chce się nieco pożywić, a więc codziennie rzesze saren, jeleni i dzików wychodzą z lasu, aby zażyć łąkowych dobrodziejstw. W bezpośredniej bliskości jest bogaty łęk. Czemu zatem zwierzęta przy okazji wschodu i zachodu słońca wylegają ze swej kryjówki? Postanowiłem to sprawdzić. Sprawa jest prosta. Zwierzęta mają na łące swoje ulubione frykaty. Różnorodność roślin z rodziny Poaceae i nie tylko. A należy dodać, że jeleniowate są bardzo wybredne. Na ich dietę składa się ponad 100 gatunków roślin. Wraz z zapadającym zmrokiem do bufetu zaczynają przybywać pierwsi goście. Lustrują teren i zrazu zabierają się do jedzenia, którego jest pod dostatkiem dla wszystkich. Jak wiadomo, są równi i równiejsi, ale nawet dla konsumującego zająca znajdzie się miejsce. Skoro pierwszy głód został zaspokojony, wypadałoby nieco pobawić się i podokuczać starszym. Dobrze, że na łące są też zwierzę poważne. Odrobina zwady między koziołkami jest wpisana w ich terytorialną naturę. Z reguły kończy się na pokazie siły, lecz nierzadko dochodzi do potyczek, które rozstrzygają, kto jest górą. Po chwili okazuje się, kto tak naprawdę rządzi łąką. Zdenerwowana łania pokazuje sarnie, gdzie jej miejsce. Niestety, tak to tutaj bywa. Większy ma rację. A nad całym wesołym zgromadzeniem góruje byk z pięknym porożem. Chwilami, gdy jesteśmy dobrze ukryci, możemy być świadkami naprawdę ujmujących scen. Spójrzcie tylko na tę sarnę z dwójką młodych. Z ukrycia możemy wypatrzeć prawdziwe perełki. Bogate uperlenie czyni z parostków nie lada trofeum. Ten rogacz jest panem i władcą swych włości. Nic dziwnego, nie musi obawiać się konkurencji. Nie wszyscy zostali jednak tak obdarzeni przez naturę. Ten biedak ma poroże zmyłkowacone. Na szczęście dla nikogo nie brakuje tu traw. Ściemnia się coraz bardziej. Na horyzoncie niedługo powinny pojawić się dziki.
i proszę, wybiegły z lasu jeden po drugim, jak na komendę. Jest tylko jeden zasadniczy problem. Coś zbyt łaciate te dziki. Słyszałem, że w okolicy ktoś hodował dzikie świnie. Możliwe, że widziałem jakichś zbiegów. Pierwszy raz w życiu miałem do czynienia z czymś takim. Trąciło to dziką świnią. Być może natrafiłem na swego rodzaju dziwną aberrację umaszczenia. Warto byłoby przyjrzeć się gromadzie bliżej. Niestety robiło się coraz ciemniej. Miło się podgląda, ale w postępującym mroku niewiele zauważę. Czas opuścić ten niezwykle bogaty i różnorodny skrawek ziemi. Jeśli macie jakieś uwagi czy pytania, piszcie. Jeśli spodobał Wam się film, dajcie łapkę w górę. Jeśli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie mój kanał. Kolejne materiały już wkrótce.